Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle. No i czas ruszać chyba na misje główne. Niemniej jednak wyruszymy w dalszą podróż. Chciałem jeszcze pogadać z mamuszką. Okej, moja energia. To był mój dom po prostu. This world, it's not yours, but here you are. The site can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. Odlotę. Mam wrażenie, że mam chyba. Znalazłem to gdzieś. What's jet? It's a little inhaler that packs a big kick. They say it makes you move faster, but at my age, it's more of a quick rush. The chems fuel the site, so it's not always gonna be jet I'm asking for. But that's what's on the menu this time. Okej, no to łykaj, ja tego raczej brać nie będę. Already have some. Like a little kick yourself, huh? This'll do. Now, let me ride the high to where the site wants to take me. Diamond City holds answers, but they're locked tight. You ask them what they know, but people's hearts are chained up with fear and suspicion. But you find it. You find that heart that's gonna lead you to your boy. Oh, it's bright. So bright against the dark alleys it walks. That's what you need to do, kid. Follow the signs to the bright heart. Phew, wow. That took more out of me than usual. I'm gonna need to rest now, kid. Okej, mamuśko, a może jeszcze Mama coś? Murphy. Got a favor to ask you, kid. I know it's silly, but I need a chair. Something with a nicer fit for these old bones. Can you do that for me? Mamuśka, za takie informacje wszystko dla ciebie. Sure. Glad to help. Thank you. Zbuduj. No i tak, mieliśmy ruszyć się do przodu, a tu się będziemy zajmować mamuśką, ale może jeszcze nam coś powie zając za ten fotel, nim wyruszymy z misją główną, dlatego myślę, że to jest całkiem istotne. Fotel mamuśki. Mamuśka, chcesz widok? Masz widok na miasto. Lepszej miejscówki nie można było mieć. Okej, uciekamy stąd. Mama Murphy. Aching too much to talk too long. I should sit down. No dobra. Widok masz ładny, taki inspirujący. Może w drugą stronę byłby lepszy. Na górę, no ale dobra. Nic więcej o niej nie wyciśniemy. Jako, że czeka nas długa droga, bo aż nawet nie tu. O, nie przełączaj mi, kolego. Bo aż tutaj, nie tutaj. Tutaj to po drodze mamy się gdzieś udać. Aż tutaj. Więc myślę, że najpierw przeniesiemy się na stację. Czy nawet do samego muzeum. Tym razem wyjątkowo przejdę tę drogę jeszcze z wami. Później będziemy przyspieszać takie trasy, bo niekoniecznie może być to ciekawe, ale nie wiem, czy oglądaliście też poprzedni odcinek, gdzie trochę zwiedzaliśmy, poznawaliśmy tego świata. Warto też właśnie zapoznać się z grafiką, jaka się tu prezentuje. Okej, jesteśmy w naszym mieście. Tam jest muzeum, które w ten sposób prezentuje się za dnia, a tam jest nasza dalsza droga, jak myślę. Przynajmniej tak w teorii to wygląda. I cały czas mam dylemat. Biegać, chodzić. No niestety bieg wykorzystuje nasze punkty akcji. Przez co, jakby się nagle miały przydać, mógłby pojawić się problem. Z drugiej strony chodzi się stosunkowo wolno. Tam ktoś jest? O. Handlarz? Nie wyglądasz na bandytę. A mam trochę kapsli, możemy się dogadać? Excuse me. So what's your story? Looking to trade, rob me, or just ask directions to Diamond City. Dobra, to może droga. Można by było użyć groźby. Nie byłoby to trudne, ale nie, raczej będę tym dobrym. Where's that? Directions. Figures. Just keep going until you see the skyline. Cross the river. You'll find the Great Green Jewel just inside the city limits. Okej. Moglibyśmy pohandlować, ale specjalnie, chyba że ma steampaki. Carla. You again. Carl i Carla. Pięknie. Ciekawość, wątpliwości, handel. I've got a few minutes to browse. Always happy to make a sale. Okej.
Co masz tutaj do sprzedania? Antyrat może się nie przyda. To tutaj chyba z pistoletem nam nie potrzeba. Steampack, steampack na S. OPR S. Spinka. Spinek trochę mamy. Steampacki. Ile to kosztuje? Wow, oszalała. 139, a ja miałem podobno mieć fajne ceny. No dobra, to chociaż te spinki kupimy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Karla Śmieciara, to ją nazwali. Tutaj możemy zobaczyć, jakie ma uzbrojenie. Myślę, że wygodniejsza sprawa. Fajny karabin myśliwski ma, ale mamy mało amunicji do niego, więc nie byłoby sensu tracić teraz tych pieniędzy, które mamy. Tutaj ubiór, czy coś z tego ubioru ciekawego może się znaleźć? Też nie. No i wspomagacze. Antyrat, nawet chyba nas no, stać, ale byśmy stracili wszystko. Trochę mamy tego wszystkiego. Dobra, i śmieci. Myślę, że... O, ale jest amunicja. Mój ekwipunek. Jak my stoimy z amunicją? Bo może byśmy mogli sobie na przyszłość wykupić. Właśnie te naboje 308 są dość słabo dostępne. O, nie, nie, nie. Moja droga, tak to się nie dogadamy. Anuluj, anuluj, zdecydowanie. To jest 9 za jeden nabój. To teraz można zobaczyć, jak ta amunicja w tej grze jest tu naprawdę na wagę złota. Myślę, że się pożegnamy. Spinkę sobie anulować? Nie, anuluj. Zaakceptuj R. Rozumiem, że to już będzie zatwierdzić. OK. Jest wszystko. I mogę teraz wyjść. Czyli mamy spinki. Spinki się przydadzą, ponieważ bardzo łatwo je można stracić, włamując się do jakiegoś sejfu, a miałem już co do tego okazję. Dzikie krowy nas atakują. O. Jesteście bandytami, czy... Okej, jednak bandyci. No to broń. Idź sobie. A może jednak nie bandyci. Coś się stało, ale nie możemy z nimi niestety pogadać, więc zobaczymy, czy jak będziemy mieli jakiś wyższy poziom. Tylko ukradni. Nie kraść nie będziemy, ale jak będziemy może mieli jakiś wyższy poziom, będzie można tu wrócić. No, przyznam szczerze, że pogoda nam się trochę skiepściła. Mam nadzieję, że nie szykuje nam się jakiś radioaktywny deszcz za moment. O, 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 o. Dobra. Śmieciarz. No, a nie, niedobrze. No nie spodziewałem się takiego przebiegu wydarzeń. Być może do... Tak, dobrze będzie się schować w domu. Spróbuję się przenieść i wrócimy jeszcze tutaj na stację niebawem, jak się nieco poprawi pogoda. Okej, i pogoda już się poprawiła. Wróciliśmy na stację. Widzę, że mogę z nimi porozmawiać. Ale tylko tyle. Dobra, 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 już mnie nie ma. Okej, widocznie nasza charyzma jest trochę zbyt niska, żeby chcieli z nami dyskutować, więc biegniemy dalej. Co prawda ta pogoda ogólnie tutaj jest podejrzana, ale jak wróciłem do domu, to rzeczywiście tam też była taka dziwna chmura, no i no to wszystko nie wydawało się zbyt przyjazne dla nas. Jak to tu wygląda? Możemy otworzyć? Bardzo trudne, więc drzwi do przyczepy nie otworzymy. Pewnie byłyby tam jakieś bonusy. Czy tu będzie teraz codziennie padać? Mam nadzieję, że jak nie ma tym razem tej takiej dziwnej chmury, to będzie jednak tutaj nieco lepiej, jeżeli chodzi o jakąś radioaktywność i tego typu problemy. Dobra, gdzie jesteśmy już? Tutaj gdzieś jest fabryka, no właśnie Korwega, gdzie... Mamy zabić kilku bandytów, więc myślę, że po drodze zajmiemy się najpierw tą misją, a później najwyżej skoczymy, znaczy później, no cały czas się wybieramy do naszego diamentowego miasta. Okej, okay, gdzie ci bandyci? W fabryce mieli być. Można by było się uprzeć i skoczyć teraz po nasz kombinezon, jeżeli walka będzie naprawdę trudna. Ale liczę, że tak źle nie będzie, to tak też zrobimy. Chłodziwo wszystko mamy. Nie będę teraz tego zbierał gdzieś może poza odcinkiem. Gdzieś mieli być jednak bandyci i bardziej to mnie interesuje w tym momencie. O, te drogie naboje. Teraz to dopiero wiem, ile one są warte. Super duper market. Mogę wejść.
Pewnie kryją się tu jakieś ciekawe rzeczy, ale mogą kryć się też i ludzie. No. Pytanie. Czy jesteśmy tu bezpieczni? Swoją drogą... Tak o! Coca-Cola Quantum. To jest dopiero robota. Okej, okay, nie jesteśmy tu bezpieczni, to już jest pewne. Mamy gula na karku. Znaczy mam nadzieję, że nie na karku. Wow! W sumie wygląda tak naprawdę jak The Last of Us, jakby pobiegać tutaj i walczyć z nimi, to jak zombie. Prawie że. Okej, okay, ale załatwiliśmy gulę. Mam nadzieję, że ta super nuka cola i te wszystkie bajery będzie warta tego, że tutaj załatwiliśmy to dziadostwo. Jedyne co dziwne, przyznam szczerze, że tak samo jak natura sobie jeszcze nie poradziła z tym światem po 200 latach od eksplozji, to tak samo dziwię się, że ludzie do tej pory się jeszcze nie zorganizowali. Cywilizacja tak wygląda na to, no tak jest też ten klimat gry, taki jest też zamysł i tak też twórca w ogóle tego świata do tego podchodził. Okej, okay, spinki. Bardziej w ten sposób? Nie, bardziej w ten sposób. I drzwi są nasze. No to mimo wszystko... No nie wiem, tak przyznam szczerze. Już się nie podniesiesz? Jakby coś słyszał gdzieś. O kurcze. To oznacza problemy. O gulu. Gulu do bólu. Może tak. Wszystko w korpus to. Stąd powinniśmy trafić. Chociaż stąd to i headshota byśmy chyba zaliczyli. Wow. Jeszcze tu jest. Niedobrze. Chyba odpaliłem coś. Jak przypadko. Piesku, nie stój w tym ogniu. Poczekaj, aż to zgaśnie. No i pięknie. Wszedłem tutaj. Tak dla rozrywki. Myślałem, że znajdę coś ciekawego. Odblokowałem zamek. Powinienem być bogaty, a okazało się, że bardziej... O, odpocznę na moment. Bardziej mi się oberwało z tego powodu, aniżeli żebyśmy coś zyskali. Ale zobaczymy, może za moment się to zmieni. Marchewka, mydło. O, będę mógł się umyć. Chlebak, nie wiem, będę mógł coś z nim zrobić. Teraz jest... O kurczę, wy tak będziecie cały czas tutaj wychodzić do nas? Zostawić tego psa. Cały czas też nie wiem jeszcze jak z tym celowaniem. Która z Złoty zegarek. Która z opcji jest lepsza? Wiedziałem gdzie uciekać. Okej, okay, wykrwaw się gulu. A może póki z nimi walczę, to w ogóle się przełączę na karabin samoróbkę. No tak. Kolejne problemy, to tak bez końca będzie. W tej racji, że mamy tutaj sporo amunicji do niego. Aha. Ty nawet tu nie zdążysz wejść. Okej, okay, nie miało być eksplora w misji, a wychodzi na to, że trochę jednak jego będzie. Ale to mówię, wyjątkowo w drodze. No tym bardziej, że to jest coś nowego. Mamy gulę na karku. To się też nie zdarza zbyt często. Ciebie rozbiorę. O! Jeszcze rdzeń fuzyjny, bardzo pięknie. Warto było to dorwać, tym bardziej, że... A nie, tam mamy wyjście chyba co najwyżej. No tym bardziej, że myślę, że takie lokalizacje też mogą być na swój sposób dla wielu osób ciekawe. Gdzieś była... No właśnie, latarka. Jak długo przytrzymamy... Tap. Tam było zejście na dół. Może najpierw pobiegnę na dół. Co prawda ta latarka się świeci w dość przerażający sposób. Jesteś, gulu. Pięknie. Znowu coś podpaliliśmy. Mamy szczęście do zniecania tutaj pożarów. Okej. Okay. Zostawić to. Zostawcie Tytanika. Może najpierw tu hedziki jakiś. Akceptuj i strzelaj. No, ten hedzik na koniec nie był specjalnie powalający. Przyznam szczerze, zostawcie tego psa. Kurczę, ta gra by była naprawdę kiepska bez naszego pieska, ale chyba jest ranny, więc
Zafundujemy mu steampaka. Bardziej, że jednego tu znaleźliśmy już. Jak się psie trzymasz? Mam nadzieję, że nie ma takiej sytuacji, że nam mogą tego psa zabić, bo trzeba przyznać, że jest dość ostro sponiewierany przez te gule. Dobra, tutaj było to zejście na dół. Co prawda droga na dół zazwyczaj oznacza kłopoty, ale zobaczymy. Wspólnota. Czyżbym tu miał się w ogóle dostać? Okej. Przyznam szczerze, że liczyłem na nieco lepsze powitanie w Gingulu. Wszystko na nas bierze, znaczy na siebie bierze pies. Ręka, korpus i ty też coś tutaj dostaniesz w korpus. Nie mamy już punktów akcji, no to tego jednego zlikwidujemy. No, trzeba przyznać, że ta broń szału nie robi. Przydałby się też większy magazynek. Okej, nasz psiak znowu oberał dość mocno. Widzę, że kwestia chyba wygląda w ten sposób, tak? Ta cała imprezka, że jak nasz psiak oberwie w pewnym stopniu, no to wtedy po prostu przeciwnik sobie go odpuszcza. No i my musimy mu zafundować steampaka. Zresztą sobie też chyba zaraz będziemy musieli coś zafundować, ale fajnie było tutaj wejść. Nabój. Granaty, koktajle, ale wydawało mi się, że gdzieś... O, właśnie. Holotaśma Emmy. A, no to tak, pięknie. No to już tutaj jej nie poznamy, nie spotkamy, ale zobaczmy w takim razie, co na tej holotaśmie się kryje. Holotaśma Emmy, znalezione. Okej, no to wiemy już w jaki sposób... Nie granat. Wiemy w jaki sposób zginęło się Emmy, niestety. Gdzieś sobie odpaliłem granatę, wolałbym je wyłączyć. Okej. Mamy jeszcze terminal. Nie wiem, czy on tylko pozwoli na to, żeby otworzyć bramę. Brama się otworzyła. Mamy wyjście na zewnątrz z tej strony. Ale wróciłbym jeszcze do sklepu, albo wiecie co zrobimy? Pozbieram resztę śmieci w sklepie i wracamy tutaj, do tej bramy. Okej, a jednak widzimy się przed marketem, nie na zapleczu. Myślę, że jednak w tym odcinku wykonamy to zadanie poboczne, które polega na oczyszczeniu tej fabryki przed nami. Nim jednak rozpoczniemy zabawę, dorzucimy następny poziom i tak myślę, że Action Boy, czy to też Człowiek Czynu, byłby chyba całkiem okej wyborem już teraz. Tak, żeby sobie w miarę szybko te punkty akcji odnowić, szczególnie po biegu. No to ruszamy gdzieś tam, mamy się udać. Zastanawiam się, czy niemądrzejsze byłoby odpalenie, czy powrót do bazy i zabranie ze sobą tego pancerza, co mieliśmy wziąć. Kto to jest? Słyszę głosy. Ktoś się nad naszym psem znęca. O kurczę. O. Idzie ekipa. Zdziczałych guli. Co prawda trochę mnie martwi, co z tym psem. Nie. To ktoś może... Niech ktoś się zajmie tymi gulami. Okej. To jakby ktoś był i strzelał do nas, no to się ładnie tutaj wkopaliśmy. Teraz pytanie, co lepiej, czy atakować tych ludzi, czy czekać, aż oni wybiją gulę. I co najgorsze, nie wiem, co się dzieje z naszym psem. Nie mamy go oznaczonego na mapie, a mam nadzieję, że sobie radzi. Dobra, niech sobie walczą z gulami, a my w tym czasie chyba zmienimy broń. No to musimy też z nimi walczyć. Nie odpuszczasz, co? To do nas? O, ty bandyto. Wow! No dobra. Nie ukrywam, że dobre miejsce na kryjówkę. Coś tu miałem jakby oznaczone przez chwilę, ale mniejsza z tym. Na zielono to nie bandyta. Spróbujemy ich podejść od innej strony w takim razie. Czy gdzieś mogę przejść do garażu? Chętnie bym poszedł. Rękawica kuchenna. A, rozumiem, to tu mieliśmy. Czy jeszcze te gule biegają tutaj wszędzie? Dobrze, jakby nas nie zauważył i poszlibyśmy sobie nieco w inną stronę.
Okej. No trzeba przyznać, że to nie było ciepłe powitanie. Okej. Góle, biegnijcie do nich, tak. Bardzo dobrze. Chyba nas nie widzi... O. O co im chodzi? Takie duchy się przemieszczają. W tym czasie spróbuję jeszcze raz dostać się tam, gdzie byłem. No. Może być problem. Mamy odkrytą już fabrykę, więc na upartego mogę się cofnąć po strój i w ten sposób się z nimi powitać. I tak chyba to też wykonamy. Wracam do bazy po strój i się tu widzimy po raz kolejny, ale tutaj szalejemy. Okej, moi drodzy bandyci, no to myślę, że możemy inaczej teraz pogadać. Chętnie bym jednak jakąś broń wziął do ręki. O właśnie, nie widziałem amunicji. No to jedziemy. Wow, granatami nas chcieli tutaj załatwić. Jest i nasz pies z powrotem. Niestety oberwało mu się. Gdzieś nas mają. Tutaj jej nie dorwiemy, ale gdzieś był... O, ciebie mam. Trochę dostał ten bandyta. Myślę, że schowa się gdzieś w tym miejscu. To nie będą do nas strzelać tam z góry, ponieważ tam było dość groźnie. A tutaj wcale też nie jest tak wesoło. Niestety nasz pies trochę w nie najlepszym miejscu się pojawił, ale jednego bandyty już nie ma. Gdzieś tu jest drugi. W sumie to druga, bo tak krzyczą jak kobietki. Później zajmiemy się zbieraniem tych śmieci po nich. Na szczęście te ciała nie znikają. To jest akurat dobre. Gdzieś ktoś jeszcze tutaj jest? Chyba na dole. Albo u góry. Ktoś za nami. Tam jesteś, dziado. My stąd ciebie dorwiemy, tam jeszcze jeden jest, ale stąd nie masz szans, żeby go trafić. No ale spróbujmy dwa strzały. Nie, nie mieliśmy najmniejszej możliwości. Teraz dostał i tego tu możemy za to ściągnąć. Ciebie tam? Na pewno nie z tej broni. Wiem, że mamy, o właśnie, jakieś przyjemniejsze też działka. Okej, chyba trzeba ich stamtąd wykurzyć najpierw w ten sposób. Nie wiem, czy będzie w naszym zasięgu. Chyba musiałbym zmienić na nieco inną broń. Tak, tak, tak. Nie, z tego na pewno go nie trafię. Tak, tym bardziej z naszą ręką latającą. No dalej, dalej, coś znajdziemy zaraz, broń idealną na nich. To im nic też nie zrobi. Chyba ten karabin miał największy zasięg. O właśnie. A jednak, taka samoróbka niby. A można tu ładnie przeciągnąć. No, chodź, chodź, chodź. Jak trafi, tam jeszcze ktoś blisko nas się kręci. Przeładujemy tego blisko nas, ale ich tutaj jest. No ale mamy oczyścić w końcu tę okolicę z bandytów. Lepiej tych z bliska załatwić. Okej. Ale tutaj podeszli. No, trzeba przyznać, że w tym kombinezonie, czy w tym pancerzu, to ta walka jest dość zabawna. Okej, jeszcze tu wychodzicie do mnie? No to rozdamy punkciki. Panie wygrywa ten strzał. Wow, ktoś się tu posypał aż. Nie mamy punktów akcji niestety, więc wracamy i dobijemy go w ten sposób. Może być i tak. No i jeszcze tego tam dziada snajpera. Ale tu się ustawiła. Najgorsze, że sporo kobiet tu wśród tych bandytów jest. Szkoda je wybijać, no ale jak trzeba, to trzeba. No to znów się bawimy z tym. No i pięknie. Nie ma. Skasowane. Strach? Kurczę, koleżanko, pragnę zauważyć, że chyba za bardzo nie ma ci kto już pomóc. Rdzeń jest na wyczerpaniu. Czy mogę jakoś ten rdzeń doładować? Gdy twój rdzeń fuzyjny się wyczerpie, korzystanie z owacji potężnych ataków będzie niemożliwe, a prędkość poruszania się spadnie. Okej, ważne, żebym miał możliwość tak naprawdę. No chodź. Wiem, że tu gdzieś jesteś. Widzę cię. Czysto. Ważne tak naprawdę, żebym miał możliwość chodzenia i ewentualnie korzystania z szybkiej podróży. Swoją drogą, wiem, że w ekwipunku mieliśmy trochę tych bajerów. Jeszcze zobaczę, czy na pewno nam zabrali te rdzenie. Byłem przekonany, że znaleźliśmy w sklepie i co się stało z tymi rdzeniami w takim razie? Rdzeń fuzyjny jest. Ładunek.
Dobra, więc jak będzie potrzeba, to jeszcze załadujemy. Chyba nam do niczego innego potrzebny nie będzie. Trochę tak tutaj piszczy dziadostwo, ale myślę, że lepiej będzie go załadować, jak już będzie to wszystko tak wyczerpane na maksa. No to nam się tutaj zrobiła akcja. W środku myślę, że będzie nie gorzej. Ponieważ nie zdziwię się, jak tutaj też będą chodzić bandyci. No, już na start. A, aluminiowa puszka. Myślę, że amunicja. No, no, no. Nothing there now. What do you think? What the? Shadows. Who's there? Cienia się boimy. No raczej skradać się w tym nie mogę. Nothing. Okej, widzą nas. No to dobrze, jak nas widzą, to w końcu padnie jakiś strzał i będziemy wiedzieć, gdzie oni. Dobra, tam gdzieś są. Czyżby na dole? Na dole, tak. No nasz piesek padł gdzieś. Ofiarą bandytów, tak? To korpus, no niech będzie tak. Leżę. Oj, psinko, no nie znęcać się nad nią. Okej, dostaniesz steampaka. W sumie do tej pory to pies więcej tych steampaków zużył niż my mieliśmy. No i mogę pozbierać naboje od tych bandytów, trzeba przyznać, że to jest całkiem dobra opcja. Bandyckie skóry, to wszystko? A to, a może to na sprzedaż pójdzie? Mina. Oby nie było tych min tutaj zbyt dużo. Dobra, i oczyszczaniem tego miejsca z różnych bajerów zajmę się już na koniec. A teraz zobaczmy resztę bandytów. Na pewno i kręci się ich tutaj wielu. No, kto chętny do bitki? Zaraz mi... O, tu będziemy mogli odstawić później naszą machinę, czyli nawet dobrze to miasto tutaj będzie odblokować sobie, ale jeszcze musimy kawałek pochodzić. Mam nadzieję, że baterii starczy, tak, w tym wszystkim, czy akumulatorów, czy rdzenia. Bo zaraz może tu już nie być tak miło. Gdzieś oni są, cały czas. Dali dyla, tak, na bank. A, oczyściliśmy lewą stronę. Czas na prawą. No, koleżanko, nie uciekaj. O. Przydałoby się trochę więcej tych punktów akcji, trzeba przyznać. Ale uciekła. Psika, uważaj na granat, bo też tych steampaków nie mogę bez końca tam rozdawać. Wieżyczka. Niedobrze. Teraz wiemy, na ile silne są te wieżyczki w naszej bazie. Czyli nie są silne. Chociaż, o! Harakiri, czy seppuku, czy co innego tam sobie ktoś popełnił. No, granat. Niedobrze. Niedługo i my powinniśmy zainwestować jednak mimo wszystko w steampaka. Zaraz zobaczymy. Bandyta nie. Jeszcze tutaj tych bandytów jest sporo. Trzymaj się, psinko. Już do ciebie idę. O, bandyci. Tak, psa tutaj atakować. Zobaczymy, jak się z tego będzie śmiał. Krytyczne. No to pięknie. O to też chodziło. Łap tutaj, piesku. Bierz. Ale nie biega już po tych bandytach, tak? Bo to... To nie jest robota. No. Z takim podejściem do walki, to mogą sobie rzeczywiście ci bandyci odpuścić walkę z nami. Ale nie wyobrażam sobie, jakbym miał tutaj wejść bez naszego stroju. Jeszcze te? Chodź do mnie. Rdzeń fuz... A, dobra, doładowało nam, czyli to samo doładowuje rdzeń. Nie ma problemu. O tyle, jest dobrze. Masz tu hedzik. O, ale tu bandyci. Tak, help me. Pomóc to ja mogę najwyżej naszemu kompanowi. No i mamy kolejny poziom profitów. Jesteś psie? Jesteś, nawet się trzymasz całkiem nieźle. Życia też mamy dużo. No, piesku, wydaje ci przypadkowo rozkaz. No, pogadajmy. Gdzieś są jeszcze jakieś głosy. Więc nie zdziwię się, jak zaraz spotkamy kolejnych ludzi. Ale to tylko mnie mocno tutaj
cieszy. Co tu się kryje? O, klej. Klej się przydaje dość często. Zaraz widzimy całą radziecką bazę. Nie mają komputerów? To dziadostwo. Okej, ale podoba mi się, że ten rdzeń znaleźliśmy chyba w sklepie. I dzięki temu, no teraz to możemy naprawdę sobie tym kombinezonem biegać, oczyścić ten teren, a niebawem i kolejny. Tu już nikogo nie ma, więc ostatni bandyci musieli zostać gdzieś na dole. Mogę skakać z wysokości. Aha, tylko muszę uważać, żeby się nie zablokować, bo to też mogę tutaj niestety zrobić. Kolejne wyjście. Jakby strzałka prowadziła tutaj. Ale będzie co to zwiedzać, ale będzie co to zbierać. No i jaką bazę tu będzie można budować. No gdzie jesteście? Jest tam chyba ktoś, widzę. Nie, to tam mieliśmy się udać do tego kogoś. Dziwna sprawa, że mieliśmy się udać, a tu jeszcze bandyci się kręcą przy nim. O, i nawet potrafią zniknąć od czasu do czasu. No chodź tu. Chyba, że nie mieliśmy się tam udać. No właśnie, tylko mieliśmy go zabić. To wtedy szkoda, bo straciliśmy element zaskoczenia. Tak, zdecydowanie mieliśmy go zabić. Rzucaj, rzucaj ten. Do tej pory wszyscy sami się podpalili. Pewnie z tobą nie będzie lepiej. No dalej, dalej. O, wieżyczka się tutaj ustawili. Dobra, ustawimy się tak, żeby wieżyczka nam krzywdę nie robiła. Wiem, że mamy gdzieś granatę. O, wcale nie jest tak miło z tymi wieżyczkami. Staram się, czy gdzieś z tego granatu nie skorzystać, ale spróbuję. Ale się zrobiło tutaj, niedobrze. Chodź ty, bandyto. Pokaż się. Dobra, nogę mamy już nieosłoniętą. Straciliśmy nogę, tak? Ale ukończyliśmy coś. Dobra, wieżyczko, okej, okej, okej. Zostawcie moją nogę. W spokoju. W końcu zabraknie ci amunicji. Nie, jak będę ją wam kradł. Oj, bandyci. Następnego nie ma. Gdzieś jeszcze coś musi być. Tak? Tę wieżyczkę dobrze było zlikwidować. Straciliśmy drugą osłonę nogi. No i nie jest dobrze. Trzeba przyznać, że no mimo wszystko te wieżyczki są naprawdę paskudnym wynalazkiem. Nie chciałbym wracać do bazy. To trochę by nie miało sensu. Dobrze się bawisz? Bardzo dobrze. Tym bardziej jak już jesteśmy blisko wykończenia tutaj naszych przeciwników. Okej. Okay. Się jakoś tak ustawił, że właśnie ona nam krzywdę też robi. Okej. Okay. O właśnie. Tylko teraz chyba jej nie niszczymy. A może niszczymy? No to dobrze. Coś samo podem się tu dzieje. Oj, wieżyczko się rozszalałaś. To miał być mój nowy wózek. I giniesz za to. Dobra. Biegniemy na górę. Mimo, że już nasze nogi kryte nie są. Ale zrobiliśmy tutaj rozróbę. Miała mi się skończyć amunicja. Gdzie jest ta babka, co krzyczy? Wow. Dobra, chyba nie warto stać koło tych butli tutaj. Jak to wygląda? Gra nam jakby rozkazywała, żeby pójść tam przez drzwi, ale jeszcze kogoś tu słyszę. Dobra, nie ma. Idziemy tak jak gra nam każe, zresztą zobaczę przez chwilę, jak to wygląda nasza misja, dane. Ponieważ coś się zaktualizowało. Daj znać mieszkańcom o tym, że ci się powiodło. A, kolego, znaczy koleżanko, bo się obrażę. Mam dać znać, że się powiodło, więc jest czysto. Okej, więc wychodzimy stąd. Ruszamy na zewnątrz, tam będziemy mogli skorzystać z szybkiej podróży, ale zrobię to już teraz, więc damy znać mieszkańcom i się widzimy już zaraz. Okej, zrzuciłem pancerz już tam u nas w bazie, a teraz przyszedłem z dobrymi wieściami do naszych tutaj hodowców, czegoś na wzór pomidorów. Hej. To łączycie, nie będę już podskakiwać. Okej. Tak, zabrałem się z nich. Nie żartuję. That's the best piece of news we've had around here for a good long time. So we've been talking. We decided if you came through for us, we'd join up with the Minutemen again. If we want things to get better, we've got to start helping each other. So we're in. You can count on us if you need help down the line. Thanks again, friend.
Dziękuję bardzo, osadniczko. Co prawda liczyłem jeszcze na zakończenie tego zadania. Zobaczmy dane. Postój ciężarówek, nie, zadania. Porozmawiać z Prestonem. A, i to taki bajer, czyli znowu lecimy jak po urzędach. Wracamy do Prestona. Okej, a Preston powinien się kręcić tu gdzieś niedaleko i mamy kolejną nowość w grze. Dobrze, psie, tu jest tyle rzeczy, które można znaleźć. Ale mamy mgłę. No, okej, będziesz zadowolony, Prestonie. Werbuję ludzi tobie. Prestonie. Ja po moje punkty doświadczenia przybyłem. Take care of your gun, it'll take care of you. You know that settlement you sent me to help? They've decided to join the Minutemen. That's great news. I knew you were the right person for the job. By the way, you should have one of these flare guns. You can use it to signal for help from any nearby Minutemen. Not much use yet, but once we have more allied settlements, you'll have help whenever you need it. So, there's something I need to ask you. I guess you know I'm one of the last of the Minutemen. But I never really told you what happened to us. Okej, no to powiedz jeszcze, skoro jesteśmy już w takiej misji tutaj ostatni. Are you really the last Minuteman? Maybe not literally. There must be a lot of former Minutemen out there who gave it up in disgust after the Quincy massacre. But we were the last active group of Minutemen. And now, well, it's just me. Okej, a coś więcej o tym? What was the Quincy massacre? I thought everyone in the Commonwealth knew about that by now. I was with Colonel Hollis's group. A mercenary group called the Gunners was attacking Quincy. The people there called for the Minutemen to help. We were the only ones that came. The other groups, they just turned their backs on us and the folks in Quincy. Only a few of us got out alive. Colonel Hollis was dead, so I ended up in charge of the survivors. We never found a safe place to settle. One disaster after another. You saw how it ended and conquered. Okej. I bardzo dobrze. Można naprawdę w dziwny sposób prowadzić te rozmowy. Masakra, coś jeszcze możemy? Okej, czyli to już słyszeliśmy. Znam to uczucie. Nie poddawaj się. As long as you don't give up, the Minutemen will survive. I'm not about to give up, but I can't protect the Commonwealth all by myself. Hell, I could barely protect these people. That's why I'm talking to you. I can't rebuild the Minutemen, but I think you can. Okej, a może ty? Dzięki. A może ty? Why can't you lead the Minutemen? That's not who I am. I can get my men through a firefight. I can defend a perimeter against all odds. But that's not going to be enough to bring the Minutemen back from the brink. We need someone who can bring the whole Commonwealth together in a common cause. And I think you've got it in you to be that leader. Okej, a dlaczego ja? No tak, chcę coś miłego jeszcze usłyszeć na koniec. What makes you think I can do this? You saved us and conquered. There wasn't anything in it for you. You had your own problems to deal with, but you did it anyway. That kind of selflessness has been in mighty short supply around here for quite a while. Okej. Może to? Can you explain what the Minutemen are all about? We're citizen soldiers. The people of the Commonwealth banding together to protect ourselves and decide our own future. That was the original idea, and it was a good one. The Minutemen fell apart because our leaders forgot what we were supposed to stand for. I think you're the one who can bring the Minutemen back and bring the whole Commonwealth together. Okej, myślę, że tak. Okay. I'll do it. Good. Good. Welcome aboard. I feel like this is a whole new star for the Minutemen and the Commonwealth too. Don't worry. I'll be right beside you all the way, General. Miło to słyszeć. Niezły awans. That's quite a promotion you just gave me. The leader of the Minutemen has always held the rank of General. Our last leader was General Becker. After he died back in 82, nobody could agree on who should take his place. The one good thing about being the last Minuteman is there's no one to argue with me when I say you're the new general. Now it's your job to make it more than an empty title. I've got something a bit different for you. Our scouts have found a promising spot for a new settlement. Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland.
We'll take back the Commonwealth, one piece at a time. Okej, ale to będzie zadanie na kolejne misje poboczne, a my już jesteśmy o jeden krok bliżej, by wyruszyć w misje fabularne. Tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej. Włamując się do jakiegoś sejfu, a miałem już co do tego okazję. Dzikie krowy nas atakują. O. Jesteście bandytami, czy... That junk has done to my boy. He bought them fair and square, Trudy. Ain't our fault if he's strung out. Okay, jednak bandyci. No to broń. Idź sobie. A może jednak nie bandyci. Coś się stało, ale nie możemy z nimi niestety pogadać, więc zobaczymy, czy jak będziemy mieli jakiś wyższy poziom. Tylko ukradnij. Nie kraść nie będziemy, ale jak będziemy może mieli jakiś wyższy poziom, będzie można tu wrócić. No. Przyznam szczerze, że pogoda nam się trochę skiepściła. Mam nadzieję, że nie szykuje nam się jakiś radioaktywny deszcz za moment. O. Dobra. Śmieciarz. No, a nie, niedobrze. No nie spodziewałem się takiego przebiegu wydarzeń. Być może tak, dobrze będzie się schować w domu. Spróbuję się przenieść i wrócimy jeszcze tutaj na stację niebawem, jak się nieco poprawi pogoda. Okej, i pogoda już się poprawiła, wróciliśmy na stację, widzę, że mogę z nimi porozmawiać. Ale tylko tyle. Dobra, już mnie nie ma. Okej, widocznie nasza charyzma jest trochę zbyt niska, żeby chcieli z nami dyskutować, więc biegniemy dalej. Co prawda ta pogoda ogólnie tutaj jest podejrzana, ale jak wróciłem do domu, to rzeczywiście tam też była taka... dziwna chmura, no i no to wszystko nie wydawało się zbyt przyjazne dla nas. Jak to tu wygląda? Możemy otworzyć? Bardzo trudne, więc drzwi do przyczepy nie otworzymy. Pewnie byłyby tam jakieś bonusy. Czy tu będzie teraz codziennie padać? Mam nadzieję, że jak nie ma tym razem tej takiej dziwnej chmury, to będzie jednak tutaj nieco lepiej, jeżeli chodzi o jakąś radioaktywność i tego typu problemy. Dobra, gdzie jesteśmy już? Tutaj gdzieś jest fabryka, no właśnie Korwega, gdzie mamy zabić kilku bandytów, więc myślę, że po drodze zajmiemy się najpierw tą misją, a później najwyżej skoczymy, znaczy później, no cały czas się wybieramy do naszego diamentowego miasta. Okej, okay, gdzie ci bandyci? W fabryce mieli być. Można by było się uprzeć i skoczyć teraz po nasz kombinezon, jeżeli walka będzie naprawdę trudna. Ale liczę, że tak źle nie będzie, to tak też zrobimy. Kładziwo wszystko mamy, nie będę teraz tego zbierał gdzieś może poza odcinkiem. Gdzieś mieli być jednak bandyci i bardziej to mnie interesuje w tym momencie. O, te drogie naboje, teraz to dopiero wiem, ile one są warte. Super duper market. Mogę wejść. Pewnie kryją się tu jakieś ciekawe rzeczy, ale mogą kryć się też i ludzie. No. Pytanie. Czy jesteśmy tu bezpieczni? Swoją drogą... Tak o! Coca-Cola Quantum. To jest dopiero robota. Okej, okay, nie jesteśmy tu bezpieczni, to już jest pewne. Mamy gula na karku. Znaczy mam nadzieję, że nie na karku. Wow! To w sumie wygląda tak naprawdę jak The Last of Us, jakby pobiegać tutaj i walczyć z nimi, to jak zombie. Prawie że. Okej, okay, ale załatwiliśmy gulę. Mam nadzieję, że ta super Nuka-Cola i te wszystkie bajery będzie warta tego, że tutaj załatwiliśmy to dziadostwo. Jedyne co dziwne, przyznam szczerze, że tak samo jak natura sobie jeszcze nie poradziła z tym światem po 200 latach od eksplozji, to tak samo dziwię się, że ludzie do tej pory się jeszcze nie zorganizowali. Cywilizacja tak wygląda na to, no... Tak jest też ten klimat gry, taki jest też zamysł i tak też twórca w ogóle tego świata do tego podchodził. Okej, okay, spinki.
Bardziej w ten sposób? Nie, bardziej w ten sposób. I drzwi są nasze. No to mimo wszystko... No nie wiem, tak? Przyznam szczerze. Już się nie podniesiesz? Jakbym coś słyszał gdzieś. O kurcze. To oznacza problemy. O gulu. Gulu do bólu. Może tak. Wszystko w korpus to. Stąd powinniśmy trafić, chociaż stąd to i headshota byśmy chyba zaliczyli. Wow, jeszcze tu jest. Niedobrze. Chyba odpaliłem coś. Jak przypadkowo. Piesku, nie stój w tym ogniu. Poczekaj, aż to zgaśnie. No i pięknie. Wszedłem tutaj. Tak dla rozrywki. Myślałem, że znajdę coś ciekawego. Odblokowałem zamek. Powinienem być bogaty, a okazało się, że bardziej... O, odpocznę na moment. Bardziej mi się oberwało z tego powodu, aniżeli żebyśmy coś zyskali, ale zobaczymy, może za moment się to zmieni. Marchewka, mydło, o, będę mógł się umyć, chlebak, nie wiem, będę mógł coś z nim zrobić. Teraz jest... O kurczę, wy tak będziecie cały czas tutaj wychodzić do nas? Zostawić tego psa. Cały czas też nie wiem jeszcze jak z tym celowaniem. Która z op... Złoty zegarek. Która z opcji jest lepsza? Wiedziałem gdzie uciekać. Okej, wykrwaw się gulu. A może póki z nimi walczę, to w ogóle się przełączę na karabin samoróbkę. No tak. Kolejne problemy, to tak bez końca będzie. W tej racji, że mamy tutaj sporo amunicji do niego. Aha. Ty nawet tu nie zdążysz wejść. Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Korle. No i czas ruszać chyba na misje główne. Niemniej jednak wyruszymy w dalszą podróż. Chciałem jeszcze pogadać z mamuszką. Okej, okay, moja energia. To był mój dom, po prostu. I know your pain. This world, it's not yours. But here you are. The site can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. Hmm, odlotę. Mam wrażenie, że mam chyba. Znalazłem to gdzieś. What's jet? It's a little inhaler that packs a big kick. They say it makes you move faster, but at my age, it's more of a quick rush. The chems fuel the site, so it's not always gonna be jet I'm asking for. But that's what's on the menu this time. Okej, okay. No to łykaj, ja tego raczej brać nie będę. Yeah. Already have some. Like a little kick yourself, huh? This'll do. Now, let me ride the high to where the site wants to take me. Diamond City holds answers, but they're locked tight. You ask them what they know. But people's hearts are chained up with fear and suspicion. But you find it. You find that heart that's gonna lead you to your boy. Oh, it's bright. So bright against the dark alleys it walks. That's what you need to do, kid. Follow the signs to the bright heart. Phew, wow. That took more out of me than usual. I'm gonna need to rest now, kid. Okej, okay, mamuśko, a może jeszcze Mama chcesz... Murphy. Got a favor to ask you, kid. I know it's silly, but I need a chair. Something with a nicer fit for these old bones. Can you do that for me? Mamuśka, za takie informacje wszystko dla ciebie. Sure. Glad to help. Thank you. Zbuduj. No i tak, mieliśmy ruszyć się do przodu, a tu się będziemy zajmować mamuśką, ale może jeszcze nam coś powie zając za ten fotel, nim wyruszymy z misją główną, dlatego myślę, że to jest całkiem istotne. Fotel mamuśki. Mamuśka, chcesz widok? Masz widok na miasto. Lepszej miejscówki nie można było mieć. Okej, okay, uciekamy stąd. Mama Murphy. Aching too much to talk too long. I should sit down. No dobra.
Widok masz ładny, taki inspirujący, może w drugą stronę byłby lepszy. Na górę, no ale dobra, nic więcej o niej nie wyciśniemy. Jako, że czeka nas długa droga, bo aż nawet nie tu. O, nie przełączaj mi, kolego. Bo aż tutaj, nie tutaj, tutaj to po drodze mamy się gdzieś udać, aż tutaj. Więc myślę, że najpierw przeniesiemy się na stację, czy nawet do samego muzeum. Tym razem wyjątkowo przejdę tę drogę jeszcze z wami. Później będziemy przyspieszać takie trasy, bo niekoniecznie może być to ciekawe, ale nie wiem, czy oglądaliście też poprzedni odcinek, gdzie trochę zwiedzaliśmy, poznawaliśmy tego świata. Warto też właśnie zapoznać się z grafiką, jaka się tu prezentuje. Okej, jesteśmy w naszym mieście. Tam jest muzeum, które w ten sposób prezentuje się za dnia, a tam jest nasza dalsza droga, jak myślę. Przynajmniej tak w teorii to wygląda. I cały czas mam dylemat. Biegać, chodzić. No niestety bieg wykorzystuje nasze punkty akcji. Przez co, jakby się nagle miały przydać, mógłby pojawić się problem. Z drugiej strony chodzi się stosunkowo wolno. Tam ktoś jest? O. Handlarz? Nie wyglądasz na bandytę. A mam trochę kapsli, możemy się dogadać? Excuse me. So what's your story? Looking to trade, rob me, or just ask directions to Diamond City. Dobra, to może droga. Można by było użyć groźby. Nie byłoby to trudne, ale nie, raczej będę tym dobrym. Where's that? Directions. Figures. Just keep going until you see the skyline. Cross the river. You'll find the Great Green Jewel just inside the city limits. Okay. Moglibyśmy pohandlować, ale specjalnie, chyba że ma steampaki. Carla. You again. Carl i Carla. Pięknie. Ciekawość, wątpliwości, handel. I've got a few minutes to browse. Always happy to make a sale. Okej. Co masz tutaj do sprzedania? Antyrat może się nie przyda. Tutaj chyba z pistoletem nam nie potrzeba. Steampak na S. OPR. S. Spinka. Spinek trochę mamy. Steampaki. Ile to kosztuje? Wow! Oszalała. 139. A ja miałem podobno mieć fajne ceny. No dobra, to chociaż te spinki kupimy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Karla Śmieciara. To ją nazwali. Tutaj możemy zobaczyć, jakie ma uzbrojenie. Myślę, że wygodniejsza sprawa. Fajny karabin myśliwski ma, ale mamy mało amunicji do niego, więc nie byłoby sensu tracić teraz tych pieniędzy, które mamy. Tutaj ubiór, czy coś z tego ubioru ciekawego może się znaleźć? Też nie. No i wspomagacze. Antyrat, nawet chyba nas stać, ale byśmy stracili wszystko. Trochę mamy tego wszystkiego. Dobra, i śmieci. Myślę, że... O, ale jest amunicja. Mój ekwipunek, jak my stoimy z amunicją, bo może byśmy mogli sobie na przyszłość wykupić. Właśnie te naboje 308 są dość słabo dostępne. O nie. Moja droga, tak to się nie dogadamy. Anuluj zdecydowanie, to jest 9 za 1 nabój. To teraz można zobaczyć, jak ta amunicja w tej grze jest tu naprawdę na wagę złota. Myślę, że się pożegnamy. Spinkę sobie anulować? Nie, anuluj. Zaakceptuj R, rozumiem, że to już będzie zatwierdzić. Ok. Jest wszystko. I mogę teraz wyjść. Czyli mamy spinki. Spinki się przydadzą, ponieważ bardzo łatwo je można stracić. No. Może być problem. Mamy odkrytą już fabrykę, więc na upartego mogę się cofnąć po strój. I w ten sposób się z nimi powitać. I tak chyba to też wykonamy. Wracam do bazy po strój i się tu widzimy po raz kolejny, ale tutaj szalejemy. Okej, moi drodzy bandyci, no to myślę, że możemy inaczej teraz pogadać. Chętnie bym jednak jakąś broń wziął do ręki. O właśnie, nie widziałem amunicji. No to jedziemy. Wow, granatami nas chcieli tutaj załatwić. Jest i nasz pies z powrotem. Niestety oberwało mu się. Gdzieś nas mają. Tutaj jej nie dorwiemy, ale gdzieś był... O, ciebie mam. Trochę dostał ten bandyta. Myślę, że schowa się gdzieś w tym miejscu. To nie będą do nas strzelać tam z góry, ponieważ tam było dość groźnie. A tutaj wcale też nie jest tak wesoło.
Niestety nasz pies trochę w nie najlepszym miejscu się pojawił, ale jednego bandyty już nie ma. Gdzieś to jest drugi. W sumie to druga, bo tak krzyczą jak kobietki. Później zajmiemy się zbieraniem tych śmieci po nich. Na szczęście te ciała nie znikają. To jest akurat dobre. Gdzieś ktoś jeszcze tutaj jest? Chyba na dole. Albo u góry. Ktoś za nami. Tam jesteś, dziado. My stąd ciebie dorwiemy. Tam jeszcze jeden jest, ale stąd nie masz szans, żeby go trafić. No ale spróbujmy dwa strzały. Nie mieliśmy najmniejszej możliwości. Teraz dostał i tego tu możemy za to ściągnąć. Ciebie tam? Na pewno nie z tej broni. Wiem, że mamy, o właśnie, jakieś przyjemniejsze też działka. Okej, chyba trzeba ich stamtąd wykurzyć najpierw w ten sposób. Nie wiem, czy będzie w naszym zasięgu. Chyba musiałbym zmienić na nieco inną broń. Tak. Nie, z tego na pewno go nie trafię. Tak, tym bardziej z naszą ręką latającą. No dalej. Coś znajdziemy zaraz, broń idealną na nich. To im nic też nie zrobi. Chyba ten karabin miał największy zasięg. O właśnie. A jednak, taka samoróbka niby. A można tu ładnie przeciągnąć. No, chodź. Jak trafi, tam jeszcze ktoś blisko nas się kręci. Przeładujemy tego blisko nas, ale ich tutaj jest. No, ale mamy oczyścić w końcu tę okolicę z bandytów. Lepiej tych z bliska załatwić. Okej. Ale tutaj podeszli. No, trzeba przyznać, że w tym kombinezonie, czy w tym pancerzu, to ta walka jest dość zabawna. Okej. Jeszcze tu wychodzicie do mnie? No to rozdamy punkciki. Panie wygrywa ten strzał. Wow, ktoś się tu posypał aż. Nie mamy punktów akcji niestety, więc wracamy i dobijemy go w ten sposób. Może być i tak. No i jeszcze tego tam dziada snajpera. Ale tu się ustawiła. Najgorsze, że sporo kobiet tu wśród tych bandytów jest. Szkoda je wybijać, no ale jak trzeba, to trzeba. No to znów się bawimy z tym. No i pięknie. Nie ma. Skasowane. Strach? Kurczę, koleżanko, pragnę zauważyć, że chyba za bardzo nie ma ci kto już pomóc. Rdzeń jest na wyczerpaniu. Czy mogę jakoś ten rdzeń doładować? Gdy twój rdzeń fuzyjny się wyczerpie, korzystanie z owacji potężnych ataków będzie niemożliwe, a prędkość poruszania się spadnie. Okej, ważne, żebym miał możliwość tak naprawdę. No chodź. Wiem, że tu gdzieś jesteś. Widzę cię. Czysto. Ważne tak naprawdę, żebym miał możliwość chodzenia i ewentualnie korzystania z szybkiej podróży. Swoją drogą, wiem, że w ekwipunku mieliśmy trochę tych bajerów. Jeszcze zobaczę, czy na pewno nam zabrali te rdzenie. Byłem przekonany, że znaleźliśmy w sklepie i co się stało z tymi rdzeniami w takim razie? Rdzeń fuzyjny jest. Ładunek. Dobra, więc jak będzie potrzeba, to jeszcze załadujemy. Chyba nam do niczego innego potrzebny nie będzie. Trochę tak tutaj piszczy dziadostwo, ale myślę, że lepiej będzie go załadować, jak już będzie to wszystko tak wyczerpane na maksa. No to nam się tutaj zrobiła akcja. W środku myślę, że będzie nie gorzej. Ponieważ nie zdziwię się, jak tutaj też będą chodzić bandyci. No już na start. A, aluminiowa puszka. Myślę, że amunicja. No. Cienia się boimy. No raczej skradać się w tym nie mogę. Okej, widzą nas. No to dobrze, jak nas widzą, to w końcu padnie jakiś strzał i będziemy wiedzieć, gdzie oni. Dobra, tam gdzieś są. Czyżby na dole? Na dole, tak. No nasz piesek padł gdzieś. Ofiarą bandytów, tak? To korpus, no niech będzie tak. Leżę. Oj, psinko, no nie znęcać się nad nią. Okej, dostaniesz steampaka. W sumie do tej pory to pies więcej tych steampaków zużył niż my mieliśmy. No i mogę pozbierać naboje od tych bandytów, trzeba przyznać, że to jest całkiem dobra opcja. Bandyckie skóry, to wszystko?
A może to na sprzedaż pójdzie? Mina. Oby nie było tych min tutaj zbyt dużo. Dobra, i oczyszczaniem tego miejsca z różnych bajerów zajmę się już na koniec. A teraz zobaczmy resztę bandytów. Na pewno i kręci się ich tutaj wielu. No, kto chętny do bitki? Zaraz mi... O, tu będziemy mogli odstawić później naszą machinę, czyli nawet dobrze to miasto tutaj będzie odblokować sobie, ale jeszcze musimy kawałek pochodzić. Mam nadzieję, że baterii starczy, tak, w tym wszystkim, czy akumulatorów, czy rdzenia. Bo zaraz może to już nie być tak miło. Gdzieś oni są, cały czas. Dali dyla, tak, na bank. A, okej, nie miało być eksplora w misji, a wychodzi na to, że trochę jednak jego będzie. Ale to mówię, wyjątkowo w drodze. No tym bardziej, że to jest coś nowego. Mamy gulę na karku. To się też nie zdarza zbyt często. Ciebie rozbiorę. O! Jeszcze rdzeń fuzyjny, bardzo pięknie. Warto było to dorwać, tym bardziej, że... A nie, tam mamy wyjście chyba co najwyżej. No tym bardziej, że myślę, że takie lokalizacje też mogą być na swój sposób dla wielu osób ciekawe. Gdzieś była... No właśnie, latarka. Jak długo przytrzymamy... Tap. Tam było zejście na dół. Może najpierw pobiegnę na dół. Co prawda ta latarka się świeci w dość przerażający sposób. Jesteś, gulu. Pięknie. Znowu coś podpaliliśmy. Mamy szczęście do zniecania tutaj pożarów. Okej. Zostawić to. Zostawcie Tytanika. Może najpierw tu hedziki jakiś. Akceptuj i strzelaj. No, ten hedzik na koniec nie był specjalnie powalający. Przyznam szczerze, zostawcie tego psa. Kurczę, ta gra by była naprawdę kiepska bez naszego pieska, ale chyba jest ranny, więc zafundujemy mu steampaka. Bardziej, że jednego tu znaleźliśmy już. Jak się psie trzymasz? Mam nadzieję, że nie ma takiej sytuacji, że nam mogą tego psa zabić, bo trzeba przyznać, że jest dość ostro sponiewierany przez te gule. Dobra, tutaj było to zejście na dół. Prawda, droga na dół zazwyczaj oznacza kłopoty, ale zobaczymy. Wspólnota. Czyżbym tu miał się w ogóle dostać? Okej. Przyznam szczerze, że liczyłem na nieco lepsze powitanie w Gingulu. Wszystko na nas bierze, znaczy na siebie bierze pies. Ręka, korpus i ty też coś tutaj dostaniesz w korpus. Nie mamy już punktów akcji, no to tego jednego zlikwidujemy. No, trzeba przyznać, że ta broń szału nie robi. Przydałby się też większy magazynek. Okej, nasz psiak znowu oberał dość mocno. Widzę, że kwestia chyba wygląda w ten sposób, tak? Ta cała imprezka, że jak nasz psiak oberwie w pewnym stopniu, no to wtedy po prostu... Przeciwnik sobie go odpuszcza, no i my musimy mu zafundować steampaka. Zresztą sobie też chyba zaraz będziemy musieli coś zafundować, ale fajnie było tutaj wejść. Nabój, granaty, koktajle, ale wydawało mi się, że gdzieś... O właśnie, holotaśma Emmy. A, no to tak, pięknie. No to już tutaj jej nie poznamy, nie spotkamy, ale zobaczmy w takim razie, co na tej holotaśmie się kryje. Holotaśma Emmy, znalezione. What the hell is Josh doing? He's been gone for over an hour. We need to get out of here. The guys are thinking we're already at Concord. If Josh would hurry his ass up, maybe we can get there in time. Shit, gunfire. Not good. Josh. Okej, no to wiemy już w jaki sposób. Nie granat. Wiemy w jaki sposób zginęło się Emmy, niestety. Gdzieś sobie odpaliłem granatę, wolałbym je wyłączyć. Okej. Mamy jeszcze terminal. Nie wiem, czy on tylko pozwoli na to, żeby otworzyć bramę. Brama się otworzyła. Mamy wyjście na zewnątrz z tej strony. Ale wróciłbym jeszcze do sklepu, albo wiecie co zrobimy? Pozbieram resztę śmieci w sklepie i wracamy tutaj do tej bramy. Excellent.
Okej, a jednak widzimy się przed marketem, nie na zapleczu. Myślę, że jednak w tym odcinku wykonamy to zadanie poboczne, które polega na oczyszczeniu tej fabryki przed nami. Nim jednak rozpoczniemy zabawę, dorzucimy następny poziom i tak myślę, że Action Boy, czy to też Człowiek Czynu, byłby chyba całkiem okej wyborem już teraz, tak żeby sobie w miarę szybko te punkty akcji odnowić, szczególnie po biegu. No to ruszamy gdzieś tam, mamy się udać. Zastanawiam się, czy niemądrzejsze byłoby odpalenie, czy powrót do bazy i zabranie ze sobą tego pancerza, co mieliśmy wziąć. Kto to jest? Słyszę głosy. Ktoś się nad naszym psem znęca. O kurczę. O, o. Idzie ekipa. Zdziczałych guli. Co prawda trochę mnie martwi, co z tym psem. Nie, nie, nie. To ktoś może... Niech ktoś się zajmie tymi gulami. Okej. Okay. Jakby ktoś był i strzelał do nas, no to się ładnie tutaj wkopaliśmy. Teraz pytanie, co lepiej, czy atakować tych ludzi, czy czekać, aż oni wybiją gulę. I co najgorsze, nie wiem, co się dzieje z naszym psem. Nie mamy go oznaczonego na mapie, a mam nadzieję, że sobie radzi. Dobra, niech sobie walczą z gulami, a my w tym czasie chyba zmienimy broń. No dobrze. Musimy też z nimi walczyć. Nie odpuszczasz, co? To do nas? O, ty bandyto. Wow! No dobra. Nie ukrywam, że dobre miejsce na kryjówkę. Coś tu miałem jakby oznaczone przez chwilę, ale mniejsza z tym. Na zielono to nie bandyta. Spróbujemy ich podejść od innej strony w takim razie. Czy gdzieś mogę przejść do garażu? Chętnie bym poszedł. Rękawica kuchenna. A, rozumiem, to tu mieliśmy. Czy jeszcze te gule biegają tutaj wszędzie? Dobrze, jakby nas nie zauważył. Poszlibyśmy sobie nieco w inną stronę. Okej. No trzeba przyznać, że to nie było ciepłe powitanie. Okej. Gule, biegnijcie do nich. Tak, bardzo dobrze. Chyba nas nie widzi. O. O co im chodzi? Takie duchy się przemieszczają. W tym czasie spróbuję jeszcze raz dostać się tam, gdzie byłem. Oczyściliśmy lewą stronę. Czas na prawą. No, koleżanko, nie uciekaj. O. Przydałoby się trochę więcej tych punktów akcji, trzeba przyznać. Ale uciekła. Psika, uważaj na granat, bo też tych steampaków nie mogę bez końca tam rozdawać. Wieżyczka. Niedobrze. Teraz wiemy, na ile silne są te wieżyczki w naszej bazie. Czyli nie są silne. Chociaż, o! Harakiri, czy seppuku, czy co innego tam sobie ktoś popełnił. No, granat. Niedobrze. Niedługo i my powinniśmy zainwestować jednak mimo wszystko w steampacka. Zaraz zobaczymy. Bandyta nie. Jeszcze tutaj tych bandytów jest sporo. Trzymaj się, psinko. Już do ciebie idę. O, bandyci. Tak, psa tutaj atakować. Zobaczymy, jak się z tego będzie śmiał. Krytyczne. No to pięknie. O to też chodziło. Łap tutaj, piesku, bierz. Ale nie biega już po tych bandytach, tak? Bo to nie jest robota. No, z takim podejściem do walki, to mogą sobie rzeczywiście ci bandyci odpuścić walkę z nami. Ale nie wyobrażam sobie, jakbym miał tutaj wejść bez naszego stroju. Jeszcze te? Chodź do mnie. Rdzeń fuzji... A, dobra, doładowało nam, czyli to samo doładowuje rdzeń. Nie ma problemu. O tyle, jest dobrze. Masz tu hedzik. O, ale tu... Bandyci. Tak, help me. Pomóc to ja mogę najwyżej naszemu kompanowi. No i mamy kolejny poziom profitów. Jesteś psie? Jesteś, nawet się trzymasz całkiem nieźle. Życia też mamy dużo. No, piesku, wydaje mi się przypadkowo rozkaz. No, pogadajmy.
Gdzieś są jeszcze jakieś głosy. Więc nie zdziwię się, jak zaraz spotkamy kolejnych ludzi. Ale to tylko mnie mocno tutaj cieszy. Co tu się kryje? O, klej. Klej się przydaje dość często. Zaraz widzimy całą radziecką bazę. Nie mają komputerów? To dziadostwo. Okej, ale podoba mi się, że ten rdzeń znaleźliśmy chyba w sklepie. I dzięki temu, no teraz to możemy naprawdę sobie tym kombinezonem biegać, oczyścić ten teren, a niebawem i kolejny. Tu już nikogo nie ma, więc ostatni bandyci musieli zostać gdzieś na dole. Mogę skakać z wysokości. Aha, tylko muszę uważać, żeby się nie zablokować, bo to też mogę tutaj niestety zrobić. Kolejne wyjście. Jakby strzałka prowadziła tutaj. Ale będzie co to zwiedzać, ale będzie co to zbierać. No i jaką bazę to będzie można budować. No gdzie jesteście? Jest tam chyba ktoś, widzę. Nie, to tam mieliśmy się udać do tego kogoś. Dziwna sprawa, że mieliśmy się udać, a tu jeszcze bandyci się kręcą przy nim. O, nawet potrafią zniknąć od czasu do czasu. No chodź tu. Chyba, że nie mieliśmy się tam udać. No właśnie, tylko mieliśmy go zabić. To wtedy szkoda, bo straciliśmy element zaskoczenia. Tak, zdecydowanie mieliśmy go zabić. Rzucaj, rzucaj tym. Do tej pory wszyscy sami się podpalili. Pewnie z tobą nie będzie lepiej. No dalej, dalej. O, wieżyczka się tutaj ustawili. Dobra, ustawimy się tak, żeby wieżyczka nam krzywdę nie robiła. Wiem, że mamy gdzieś granatę. O, wcale nie jest tak miło z tymi wieżyczkami. Staram się, czy gdzieś z tego granatu nie skorzystać, ale spróbuję. Ale się zrobiło tutaj niedobrze. Chodź ty, bandyto. Pokaż się. Dobra, nogę mamy już nieosłoniętą. Straciliśmy nogę, tak? Ale ukończyliśmy coś. Dobra, wieżyczko, okej, okej, okej. Zostawcie moją nogę. W spokoju. W końcu zabraknie ci amunicji. Nie, jak będę ją wam kradł. Oj, bandyci. Następnego nie ma. Gdzieś jeszcze coś musi być. Tak? Tę wieżyczkę dobrze było zlikwidować. Straciliśmy drugą osłonę nogi. No i nie jest dobrze. Trzeba przyznać, że no mimo wszystko te wieżyczki są naprawdę paskudnym wynalazkiem. Nie chciałbym wracać do bazy. To trochę by nie miało sensu. Dobrze się bawisz? Bardzo dobrze. Tym bardziej jak już jesteśmy blisko wykończenia tutaj naszych przeciwników. Okej. Okay. Się jakoś tak ustawił, że właśnie ona nam krzywdę też robi. Okej. Okay. O właśnie. Tylko teraz chyba jej nie niszczymy. A może niszczymy? No to dobrze. Coś samo podem się tu dzieje. Oj, wieżyczko się rozszalałaś. To miał być mój nowy wózek. Giniesz za to. Dobra. Biegniemy na górę. Mimo, że już nasze nogi kryte nie są. Ale zrobiliśmy tutaj rozróbę. Miała mi się skończyć amunicja. Gdzie jest ta babka, co krzyczy? Wow. Dobra, chyba nie warto stać koło tych butli tutaj. Jak to wygląda? Gra nam jakby rozkazywała, żeby pójść tam przez drzwi, ale jeszcze kogoś tu słyszę. Dobra, nie ma. Idziemy tak jak gra nam każe, zresztą zobaczę przez chwilę, jak to wygląda nasza misja, dane. Ponieważ coś się zaktualizowało. Daj znać mieszkańcom o tym, że ci się powiodło. A, kolego, znaczy koleżanko, bo się obrażę. Mam dać znać, że się powiodło, więc jest czysto. Okej, więc wychodzimy stąd. Ruszamy na zewnątrz, tam będziemy mogli skorzystać z